25. niedzielę zwykłą. Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Mówi właściciel winnicy do pracownika, który spodziewał się więcej. Sprawując dziś Eucharystię, prośmy Boga Ojca o łaskę zdrowego umiaru, abyśmy potrafili zrobić w naszym sercu miejsce dla bliźniego, siostry czy brata w Chrystusie i nie pragnęli dla siebie więcej, niż się nam należy. Msza Święta jest sprawowana w następujących intencjach. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz zdrowie dla Kasi i Adama w 16. rocznicę ślubu. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz zdrowie dla Violetty i Lecha w 24. rocznicę ślubu. O szczęśliwą podróż do Polski dla Honoraty Piekut. O zdrowie i szczęśliwą operację dla Zofii. O szczęśliwą podróż dla Steli i jej rodziny. Oraz za zmarłych. Świętej pamięci Irena i Jerzy Przyłuscy, Maria Słojewska, Eugenia Ubiało, Józef Chwatko, Romuald w rocznicę, Cecylia Radziszewska w 4 miesiące po śmierci. Mszy świętej przewodniczy ksiądz Edward, któremu asystuje diakon Robert. Przepraszamy za trudności związane z przestrzeganiem zasad sanitarnych. Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych. Dziękujemy. Wszystkim nam jest ona dana, w każdym czasie i w różnych okolicznościach. Każdego tygodnia w Eucharystii Boża zapłata w jednakowej mierze wypłacona jest tym, którzy pracują dla Bożego Królestwa. Przygotowują się do przeżycia świętego misterium Pańskiego. Oddajmy chwałę Panu Sprawiedliwemu i Miłosiernemu. Przez Jego krzyż staliśmy się mieszkańcami nieba. Jezu, Ty objawiłeś się w swoim słowie. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty pokazujesz miłość Ojca do nas. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, Ty nas uczysz miłości. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Dzięki Ci, Słowo.
Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Oto Słowo Boże. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a
umrzeć to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. A pozostawać w ciele, bo to bardziej dla was konieczne. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. Oto Słowo Boże. Zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli, wyszedłszy ponownie około godziny 6 i 9, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną. Lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co swoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Umiłowani siostry i bracia w Chrystusie Panu, w języku polskim mamy takie dwa powiedzenia: zjeść z kimś beczkę soli i dobrać się jak w korcu maku, które mówią, że każda ludzka relacja wymaga czasu i trudu pielęgnowania związku z drugą osobą. Małżonkowie, którzy przeżyli ze sobą 5, 20, a nawet 60 lat, wiedzą najlepiej, że ten trud nie ustaje. Dlatego tak długo ze sobą wytrwali, bo rozumieją, że relacja niesie trud.
trud zmierzenia się z tajemnicą drugiej osoby. Tajemnica ta bowiem przekracza samego człowieka. Ona dotyka doświadczenia Boga w ludzkim sercu. Nic dziwnego więc, że prorok Izajasz wzywa każdego z nas, abyśmy szukali Boga i nie przeoczyli żadnej okazji, aby się do Niego zbliżyć. Często nie zdajemy sobie sprawy, że istotą Boga jest nie tylko trwanie w związku boskich osób w tajemnicy nam niedostępnej, która dalece góruje nad tym, co ludzki rozum i serce może pojąć, ale i to, że Bóg chce być z nami w związku, chce nam się udostępniać w sakramentach, aby nas swoją miłością obdarować. Dar i tajemnica. Tak o swoim powołaniu powie Jan Paweł II z perspektywy 50 lat swojego kapłaństwa w książce pod tym samym tytułem. Powie też, odkupienie to cena, którą trzeba było zapłacić za grzech, ale również jakby nowe stworzenie, ponowne odkrycie człowieka jako osoby, którego Bóg stworzył mężczyzną i niewiastą dla Jego twórczych dokonań. To nowe stworzenie to jest szansa na porzucenie drogi nieprawości. To nawrócenie, które ofiarował nam Odkupiciel, jak właściciel winnicy najmujący robotników, dając każdemu jego własne powołanie, własną niepowtarzalną rolę w jego planie zbawienia. Każdy z nich otrzymuje po denarze, bo więcej dostać nie może, bowiem jest powołany do odkupienia, które jest całkowite. Dar Boga jest doskonały, nie można dostać pół odkupienia albo ćwierć. To przekracza naszą handlową mentalność, bo my chcemy się z drugą osobą targować, ile dać mu z siebie w zamian za miłość. Może pół dnia, może cały. Właściciel winnicy wychodzi najmować wielokrotnie, dlatego że jest właścicielem wyjątkowym. Jego troską jest tajemnicza harmonia, która przekracza to, co w ludzkiej logice dominuje. Przekracza osobisty rachunek zysków i strat, jakie każdy z nas kalkuluje. Przekracza rezultat doczesny. W przeciwieństwie do robotników, którzy koncentrują się na zapłacie, rozumie, że najmując ich, daje im dostęp do rzeczywistości inaczej niedostępnej. Tak więc najęcie, podobnie jak nawrócenie, jest szansą na nowe, inne życie przez to, że rozpoczyna proces kształtowania nowej osoby, takiej, która do nowej rzeczywistości dopiero urośnie. Przez to, że uczy się i nabywa umiejętności, jak z rzeczywistością wieczną współpracować. Tak właśnie mamy podejść do daru powołania, jaki od Boga otrzymujemy. Podejść dynamicznie, podejść wchodząc z Nim w dialog i owocną współpracę z bliźnimi, którzy też są najęci na swój własny sposób, będący ich własną tajemnicą obcowania z Bogiem. Rzeczywistość powołania sprawia nam trudność, bo wykracza poza wymiar osoby. Twoje i moje zbawienie, siostro i bracie, to nie osobiste poletko, którego strzegam zazdrośnie. To nie wynagrodzenie za osobisty wysiłek.
To nie jest coś wyłącznie pomiędzy Tobą a Panem Bogiem, z akcentem na Twoje zasługi. Jeśli tego nie rozumiesz, zawsze będzie Ci towarzyszyła pokusa patrzenia złym okiem na dobro, które Bóg wyświadcza drugiemu człowiekowi. Nawrócenie bowiem jest odzyskaniem utraconej zdolności osoby ludzkiej do kochania. I żadnej osoby, którą Bóg stawia na drodze mojego powołania, nie da się z tego wykluczyć. Co więcej, drugi człowiek jest mi do zbawienia koniecznie potrzebny, bo on sprawia, że miłość, którą mnie Bóg obdarował, ma swoją twarz. Twarz małżonki lub małżonka, twarz rodziców, dzieci, wspólnoty, wiary, jaką jest parafia, do której przynależę i której służę. Dziękujmy dziś Bogu za sakrament małżeństwa, w którym trwamy, bo On jest naszą winnicą, do której najął nas Pan Bóg. Nie dla naszej wygody, lecz dlatego, żebyśmy zrealizowali własne powołanie i w tym powołaniu nawzajem doprowadzili się do zbawienia. Amen. Siostry, prośmy Boga, który blisko jest tych, którzy Go wzywają. Módlmy się za Kościół, aby przez wspólnoty parafialne promieniował radością, wdzięcznością i hojnością, za którą stoi Boża opatrzność. Ciebie prosimy. Módlmy się za polityków i tych, którzy pracują na rzecz prawa pracy, aby ich działania respektowały ludzką godność i prawo do godziwego wynagrodzenia. Ciebie prosimy. Módlmy się za wspólnotę wyznania mojżeszowego o błogosławieństwo Boże z okazji święta Nowego Roku Liturgicznego. Ciebie prosimy. Módlmy się, abyśmy w swoim życiu promieniowali tą hojnością, jaką nas Bóg obdarza każdego dnia w naszym powołaniu. Ciebie prosimy.
Módlmy się za zmarłych o wieczny odpoczynek, a szczególnie dla świętej pamięci Irany Jerzego Przyłuskich, Marii Słojewskiej, Eugenii Ubiało, Marii Rutkowskiej, Józefa Chwatką, Romualda i Cecylii Radziszewskiej. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach nas zgromadzonych na tej liturgii oraz o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz zdrowie dla Kasi i Adama w 16. rocznicę ślubu. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz zdrowie dla Wioletty i Lecha w 24. rocznicę ślubu. O szczęśliwą podróż do Polski dla honorowych piekut. O zdrowie i szczęśliwą operację dla Zofii oraz w intencjach niewypowiedzianych i tych przedstawionych Bogu w cichości naszych serc. Ciebie prosimy. O, przepraszam jeszcze. O szczęśliwą podróż dla Steli i jej rodziny. Ciebie prosimy. Boże nasz Ojcze, spraw, aby umysł nasz pojął, jak głęboka jest miłość Twoja, jaką darzysz każdego człowieka. Otwórz nasze oczy, abyśmy nauczyli się realizować wizję pokoju i sprawiedliwości na świecie. Otwórz nasze serca, abyśmy nauczali się przebaczać tym, którzy nas ranią i znaleźli przebaczenie w sercach tych, którzy nas skrzywdzili. Prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. Jezus. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze miłosierny, składali dziękczynienie. Tyś nam dał swego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego brata i odkupiciela. W nim objawiłeś swoją miłość wobec maluczkich i ubogich, wobec chorych i odrzuconych przez ludzi. Chrystus nie zamyka się nigdy na potrzeby cierpienia braci i siostry. On życzy i słowem ogłosi światu, że Ty jesteś Ojcem i troszczy się o wszystkie swoje dzieci. Za te znaki Twojej dobroci wychwalamy Cię i błogosławimy. Zjednoczeni z aniołami się i świętymi śpiewamy hymn Twojej chwały wołając. Święty, 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 Pan.
Obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby się stało dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, które za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Musimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, Panie. Wspominając śmierć i zmartwychwstania Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, Twój Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud wzrastał w miłości razem naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem, ze świętymi apostołami i męcznikami i wszystkimi świętymi, świętego Zacharego i którzy w ciągu wieków Tobą podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa Chrystusie, Chrystusowi Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Moi drodzy bracia i siostry, Jezus posyła nas do pracy we świętych winnicach Bożego Królestwa. Zjednoczeni w duchu podążamy za Panem, modląc się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się w imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i nie odpuszczamy naszym winowajcom i nie
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokoju. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo, potęga i prawa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim uczniom, pokój Wam zostawiam i pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła zgromadzone tutaj. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami wszystkimi. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Jezus, Boży dar łaskawie dany na nasze zbawienie. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę baranka. Panie, jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz Twoje słowo, ale jest wszystkich, którzy przyjmują Pana Jezusa na język, zapraszam tutaj do tej ławy. Proszę bardzo zachować odległość i podchodzić do mnie. Ja będę tutaj rozdawał Pana Jezusa przy tabernakulum. Natomiast ksiądz Edward będzie centralnie rozdawał Komunię Świętą na rękę. Dlatego proszę tych wszystkich, którzy są w tej nawie, żeby wychodząc do komunii poszli tamtędy, dookoła i do tyłu. Natomiast wszyscy, którzy chcą dostać Pana Jezusa na język, przechodzą też od tyłu i przechodzą tutaj tą nawą boczną i do mnie, do tabernakulum. Wielki Twój, moje
Módlmy się. Łaskawy Boże, Ty nakarmiłeś nas chlebem życia i sprawiłeś, że staliśmy się jednym ludem na ziemi i w niebie, odnowionym w służbie dla Ciebie. Spraw, abyśmy każdego dnia stawali się częścią Twojego Królestwa. Niech nasza miłość będzie jak miłość Twoja, która ogarnia wszelkie życie na tej ziemi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. I dziękuję diakona Roberta za jego kazanie i trochę do pomyślenia o dokładnie nie możemy rozliczać miłości, tylko możemy otrzymać. I tak samo z tym miłosierdziem. Ten świat by był, wyglądał trochę inaczej, gdyby było więcej miłosierdzia pomiędzy nami jako ludzie. I nasza natura wiele razy jest taka, co zawsze trzeba patrzeć na zły okiem na drugiego. Może trochę to zmieni się w przyszłym roku i przez naszą wiarę. To Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. O, nie będą.